Ma dopiero 16 lat, a jej pracę już można podziwiać w Raciborskiej Galerii. Co to za sztuka i kim jest jej autorka? Paulina Puczek to urodzona w Cieszynie, ale mieszkająca w Raciborzu młoda artystka, która rysunkiem zaczęła się bawić zaledwie parę miesięcy temu. To był taki impuls, że po prostu siadłam i coś mi się spodobało, narysowałam pierwszy obrazek, wszystkim się spodobało. Moja mama jeszcze to zamieszczała na Facebooku, no i jeżeli ludzie komentowali, wiadomo, podobało się, to próbowałam coś robić w tą stronę, no i wyszło. I rzeczywiście, jak na początek wyszło całkiem nieźle, bo dzisiaj w Raciborzu odbył się wernisaż jej pierwszej w życiu wystawy. Dlatego emocje krótko przed tym wydarzeniem były trudne do określenia. Nie wiem, w sumie nie wiem. Nie jestem w stanie się jakoś euforycznie cieszyć, bo to jest pierwszy raz i nie wiem naprawdę co czuć. Jestem zdziwiona, że tak się stało, ale chyba się cieszę. Prezentowane w galerii czarno-białe grafiki. Paulina wykonuje ulubioną techniką w swoim własnym stylu. To nie są sytuacje, tylko bardziej przedmioty konkretne. Czasami jakieś zwierzęta, bo wiadomo, zwierzęta mają coś takiego w sobie, ten wzrok, że to łatwo naprawdę pokazać na obrazie i jak mam pomysł, to po prostu siadam i rysuję, ale różne rzeczy. Na pewno nie jakieś sytuacje, bardziej przedmioty. Jak się okazuje, talent plastyczny to nie jedyny, jaki posiada zdolna raciborzanka. To są opowiadania. W szkole tutaj są konkursy na opowiadania co jakiś czas. I pierwszy to był kryminał. To zdobyłam pierwsze miejsce, a potem było opowiadanie o narkotykach, bo miało być o uzależnieniach. No i miało być właśnie takie przestrzegające i tu zajęłam drugie miejsce w szkole. Wystawa prac Pauliny.